No jesteśmy. Bajuś, chodź tutaj, chodź. Panią Stanisławę wszyscy znają. Mimo, że jest bardzo sławna, to jest taka ciepła, bezpośrednia, bardzo miła. Bez Leszka, no to bym tutaj zginęła po prostu. To cała dusza tej działki, tych okolic. Nie trzeba końcówki tak na wolnym. Bez przesady, to jest tylko pomidor. Pomodoro. Ale te wszystkie rośliny się mają swoje nazwy. Tak? Tak, oczywiście to są nazwy teatralne. Malinki podnazywaliśmy. No, tak. Baledyna Jelina. No, przecież miało być. Tak. I ona jest moją przyjaciółką, jest suflerką, ale również jest asystentką reżysera, więc w teatrze tam bardzo pomaga. I, no i jak trzeba było, to i tekstu mnie poduczy, także pomaga mi we wszystkim. Począwszy od internetu, na którym się nie znam, gdzie prowadzi moją stronę, a skończywszy na gotowaniu bardzo często cudownych obiadów. Ty też gotujesz? Ja też gotuję, ale Joanna to robi lepiej. To, że kochasz stare drzewa, to widać, bo tu stara śliwka jest, która praktycznie choruje od wielu lat, ale jednak nie dasz jej usunąć, tylko rośnie. No bo jeszcze ma śliweczki, nie? Takie one ma dobre. A ona ma dobre śliweczki, bo to jest rękloda ulena. No właśnie. Większość tych drzew posadziła mama, tak? Tak. Początki tego zagospodarowania tych drzew to mamy pomysł i jej miłość przede wszystkim właśnie do brzozy. Mama mówi, że czerpie energię od tak, drzew. Tak, mama się przytula do drzew i robi to samo moja córka. Jaka jest babcia Stasia? Taka utalentowana, bardzo jest taka aktorska, tak wczuwa się w rolę, jest taka miła, fajna, jest ciepłą osobą. A jak spędzacie razem czas? Na przykład czasami chodzimy sobie na działki. Babcia mnie nawet namalowała, narysowała na kartce. O, portret wnuczki. Czy ma pani ulubiony film z udziałem mamy? To nie jeden. Jednego nie umiem wymienić. Mogę wymienić na pewno Krajobraz po bitwie. Bardzo filmowy. Tak, taka zbuntowana, taka można powiedzieć rola bardzo pasująca do mamy, osobowości, charakteru. Noce i dnie, gdzie ta Agnieszka właśnie jest taka fajna też. Bardzo lubię Alternatywy 4, bo też ta nauczycielka też taka jest fajna. Bardzo dużo lubię tych ról mamy z młodości, bo mi się bardzo mama podoba na tych filmach, bardzo. Ciężko jest ocenić matkę, jak śpiewa, jak gra i tak dalej. Trzeba wrzucić tak zwany czwarty bieg, zupełnie się wyautować, ale wracając do sedna, to Krajobraz po bitwie na pewno. No i jednak mistrzowskie pieniądze to nie wszystko. Może do kuparzu? Ja przy kuparzu też mogę. Niech panu... No już. Niech panu Bóg wynagrodzi. Przy butelkach, panie Aniko. Pewne filmy lubię oglądać, ale mam mało filmów takich. Z sobą to na pewno mam. Ale noce i dnie są u pani w domu, na pewno. Nie mam nocy i dni, ale Agnieszkę mam w sobie cały czas. Zresztą ludzie bardzo często mówią, że wspominają o Agnisie. Niektórzy to nawet tak łaskawie mówią, że oj, nic się pani nie zmieniła, pani dalej taka Agnieszka. No, ale różne mam. Kiedyś na przykład, jakieś to wiele lat temu, byłam w barze rybnym na wybrzeżu. Jakaś pani tak serdecznie popatrzyła na nią i mówi, mój Boże, co to się z człowieka robi? Niech twoje słowa będą łagodne.